Cześć, tu Drashing Matt. Wracamy do Mega Kampanii. A więc tak, mamy niestety problem, ponieważ w Czechach pojawił się pewien pretendent usiłujący obalić polską władzę w tym kraju. No niestety czeska armia została pokonana, jest także mniej liczna, dlatego też nasz władca zdecyduje się zainterweniować. Ale właśnie, nasza armia jest niestety w tej chwili do tego kompletnie nieprzygotowana, dlatego też podnosimy nakłady na utrzymanie naszych armii, i kierujemy jedną z nich do Wrocławia. Okej, powoli odzyskujemy morale. Niestety pretendent zaczyna już zdobywać terytoria. Wysyłamy więc naszą armię do Czech. Dobra, tak więc atakujemy. No niestety z tego powodu, że mamy tutaj zimę i nie jesteśmy w stanie efektywnie utrzymać takiej armii, tracimy co miesiąc nieco ludzi. Mamy bitwę pod Erz i choć mamy tutaj przewagę liczebną, no to niestety atak troszkę jest utrudniony, ponieważ musieliśmy przekroczyć rzekę. Pretendent jest także dość utalentowanym dowódcą. Nadciągają tutaj jednak czeskie posiłki. I z ich pomocą osiągnęliśmy pełne zwycięstwo. No tak więc pretendent został kompletnie pokonany. Zyskaliśmy także dzięki temu nieco wojskowej tradycji. Ta poprawia efektywność i morale naszych armii. Pozwala nam także na rekrutację bardziej utalentowanych dowódców. Ale niestety naturalnie z miesiąca na miesiąc spada. Okej, tak więc Czesi powinni poradzić sobie z odzyskaniem Erz. Dlatego też redukujemy utrzymanie naszych wojsk. I powracamy do Krakowa. No świetnie, tak więc władza króla Mirosława w Czechach została zabezpieczona. Mamy tutaj ciekawą i potencjalnie niebezpieczną sytuację na zachodzie, ponieważ król pomorski postanowił odzyskać Veligrad. No w tej chwili Pomorze jest dość osłabione, ale jeżeli urośnie w siłę, to mogłoby na przykład zaatakować ziemię Republiki Szczecińskiej. No, ponieważ te wciąż de jure przynależą do Królestwa Pomorza. Mamy tutaj także rosnący w siłę Hanat Węgierski na południu, który podbił właśnie Transylwanię. No i proszę, wojna Litwy z Połockiem zakończyła się całkowitym zwycięstwem naszego katolickiego sąsiada. No, co chyba jest dla nas dość dobrą wiadomością, ponieważ utrudni to nieco ekspansję Rusi Kijowskiej. A tymczasem Pomorze spodziewanie całkowicie pokonało i zajęło Veligrad. Okej, już dość mocno poprawiliśmy nasze relacje ze Skanią, dlatego też przywołamy tego dyplomatę do stolicy i wyślemy go do naszego rywala, a więc Rusi Kijowskiej. I nakażemy mu sfabrykowanie roszczeń do przygranicznego Przemyśla. No bo cóż, wybuch potencjalnego konfliktu jest bardzo możliwy, choćby dlatego, że Kijów nałożył na nas embargo i tego typu roszczenie przydałoby się, aby w przypadku zwycięstwa uzasadnić nasze podboje. Król Mirosław Lubomelski zmarł właśnie w podeszłym wieku i na tronie zasiada jego syn, Jacek. Nasz nowy 27-letni władca no niewiele różni się od swego poprzednika. Także jest przede wszystkim dyplomatą i posiada podobne cechy charakteru. No ale właśnie, nasz król nie posiada w tej chwili żadnego następcy i aby zwiększyć jego szanse na jego uzyskanie, zdecydujemy się na królewski mariaż. Ale właśnie, ponieważ mamy już wykorzystany limit relacji dyplomatycznych, to aby go nie przekraczać, zawrzemy królewski mariaż z jednym z naszych wasali. No, dlatego też przywołamy do stolicy naszego dyplomatę z Wołynia i odeślemy go tam z propozycją mariażu. No i świetnie, mamy tutaj oczywiście zgodę. Niestety śmierć każdego króla wiąże się także z politycznym kryzysem. I dlatego też po śmierci króla Mirosława nasza stabilność spadła o jeden.
No i wydaje mi się, że król Jacek postanowi zainwestować w jej podniesienie z powrotem na poziom plus 2. Będzie to go co prawda kosztowało bardzo dużo administracyjnego potencjału, który mógłby być wykorzystany w innych celach, ale ponieważ jest to dopiero początek jego rządów, będzie to chyba dość dobra inwestycja, która szykuje się na dużo większe dochody. No i proszę, nasz król ma kolejny powód do zadowolenia, ponieważ ma w tej chwili już następcę. A więc młodego miłobrata, który zapowiada się na bardzo dobrego wojownika i dowódcę, średniego dyplomatę, ale też okropnego wręcz administratora. Mamy też w tej chwili jednego wolnego dyplomatę i wykorzystamy go do poprawy relacji. Wyślemy więc go do sąsiedniej Litwy, która w przyszłości mogłaby być bardzo użytecznym sojusznikiem, na przykład przeciwko Rusi Kijowskiej. A tymczasem katoliccy mieszkańcy sąsiedniego Przemyśla są niestety prześladowani przez pogańskich władców Rusi, którzy usiłują ich nawrócić. Pomorze idzie za ciosem i zaatakowało także księstwo Miśni. To nie posiada żadnych sojuszników, skazane jest więc na porażkę. A tymczasem Dania także konsoliduje swe terytoria i co ciekawe ogłosiła, że jej głównym rywalem jest właśnie Pomorze. Okej, udało nam się sfabrykować roszczenia do Przemyśla, mamy więc kolejne casus belli. Dyplomata powrócił do Krakowa, no i wobec rosnącej potęgi Pomorza skierujemy go do sąsiedniego Milska, tak aby także i tam sfabrykował roszczenia. Nagromadziliśmy także odpowiednią ilość punktów, aby podnieść naszą technologię dyplomatyczną. No mamy tutaj także niewielką obniżkę, ponieważ jeden z naszych sąsiadów odkrył już tą technologię, a jest to technologia targowisk. A więc tworzenia prawnie usankcjonowanej regionalnej infrastruktury, promującej handel i pozwalającej efektywnie go opodatkować. Zyskamy dzięki temu możliwość budowy nowego budynku, a więc właśnie targu, który zwiększy lokalną siłę handlową w danej prowincji aż o 50%. Zwiększy się także zasięg naszych handlarzy, będziemy po prostu mogli ich wysyłać do nieco dalszych węzłów handlowych. Okej, technologia opracowana, ale ponieważ kolejny jej poziom wybiega dość mocno w przyszłość, mamy tutaj niestety bardzo mocno podwyższony koszt. No i teraz tak, będziemy chcieli jak najbardziej poprawić naszą siłę handlu w Krakowie, tak abyśmy mogli więcej tego handlu pieniężyć. I największa prowincjonalna siła handlowa jest oczywiście w Krakowie. Między innymi dlatego, że znajduje się tutaj centrum handlu. No i ponieważ budowa targu zwiększa siłę handlową procentowo, najbardziej warto go budować właśnie w prowincjach o już wysokiej sile handlu. Tak więc budujemy w Krakowie targ. No niestety jest to dość kosztowna inwestycja, kosztuje nas to aż 100 dukatów, powinna jednak z biegiem kolejnych lat się zwrócić. Minęło już kilka lat od kiedy król Mirosław odebrał szlachcie nieco terytoriów i lojalność tego stanu raz jeszcze wynosi 40%. I ponieważ król Jacek także jest autokratą, odbierze szlachcie kolejną prowincję, a więc Racibórz. Poza samym tylko wpływem niezadowolonych frakcji, mamy tutaj także pojęcie tak zwanej lokalnej autonomii. Ta wyrażona jest procentowo i w naszym przypadku waha się w niektórych prowincjach od nawet 60% do zera w prowincjach, w których mamy pełnię władzy. Wysoka autonomia redukuje naszą siłę handlową, dochody z produkcji i podatków, czy też na przykład zasoby ludzkie. Na plus mamy tutaj fakt, iż w czasie pokoju autonomia naturalnie z czasem zanika. Wyjątkiem są jednak prowincje posiadane przez frakcje, ponieważ lokalna autonomia nie może tam spaść poniżej 25%. No dlatego też nasz król także i tutaj dokona centralizacji, ograniczając lokalną autonomię w prowincjach, które niedawno odebrał.
Tak więc możemy w ten sposób natychmiast zredukować lokalną autonomię o 25%, co jednak w oczywisty sposób zwiększy lokalne ryzyko buntu. Tak więc dokonujemy tego w Lubuszu i w Wiźnie. Ryzyko buntu nie jest jednak wysokie, a to w dużej mierze dzięki pozytywnej stabilności. Najwyraźniej rok 1450 przyniósł niespodziewanie wysokie plony. No i teraz przed nami dylemat, jak te dodatkowe dochody wykorzystać. Moglibyśmy po prostu je sprzedać, zyskując dzięki temu dość sporo dukatów, bądź też pieniądze te zainwestować. No i cóż, król Jacek jest autokratą, tak więc dąży do centralizacji naszego państwa i przyda nam się siła administracyjna. Okej, nagromadziliśmy nieco więcej dukatów i możemy zbudować kolejny budynek. No tak więc nasz król handlarz postanowi zbudować kolejny targ i największa prowincjonalna siła handlowa poza Krakowem jest w Lublinie. Okej, już dość mocno poprawiliśmy nasze relacje z Republiką Szczecińską. Tak więc wyślemy tego dyplomatę do Danii, która mogłaby być dobrym sojusznikiem przeciwko Pomorzu. Sfabrykowaliśmy także roszczenia do Milska i tego dyplomatę wyślemy do Rusi Nowogrodzkiej, także w celu poprawy relacji. No i cóż, Królestwo Pomorza podbiło właśnie Księstwo Miśni. Nasz zachodni sąsiad urósł już w siłę na tyle, że możemy go oznaczyć jako rywala. Co my tu mamy? Wśród poddanych naszego króla rozprzestrzeniają się legendy i opowieści na temat jego ojca Mirosława Lubomelskiego. Legenda mówi, iż w godzinie potrzeby powróci on, aby raz jeszcze rządzić Polską i obronić ją przed złem. No i nasz dyplomatycznie nastawiony król Jacek uznał, że pomimo tego, iż legendy te nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, to można by je wykorzystać w celach propagandowych. A więc tak, możemy tutaj dolać oliwy do ognia, dzięki czemu na kolejne 20 lat wzmocnimy nasz prestiż kosztem punktów administracyjnych i niewielkiej sumy dukatów. Bądź też możemy nakazać naszym ludziom, aby skupili się na teraźniejszości, przez co stracilibyśmy jednak prestiż. No i ponieważ uzyskanie prestiżu jest obecną misją i celem korony, wybierzemy tutaj opcję numer 1. No i świetnie, pomimo naturalnego zaniku prestiżu, dzięki efektowi propagandowemu, powoli go zyskujemy. Zbudowaliśmy także targ w Krakowie, dzięki czemu nasza siła handlu wzrosła w tym węźle do 41%. A tymczasem nasz rywal, a więc Pomorze, zawarło wymierzony w Duńczyków sojusz ze Szwecją. Także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.